Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus na naszych zegarach minęła już godzina 22. A ja serdecznie witam was wszystkich, którzy znaleźliście nieco czasu, żeby wspólnie spotkać się dzięki łączom internetowym na naszej wspólnej różańcowej wieczornej modlitwie. Moi drodzy, dzisiaj pewnie kiedy uczestniczyliście w mszy świętej niedzielnej, usłyszeliście komentarz, że dzisiejsza niedziela jest ostatnią w roku liturgicznym. Jest to ostatni tydzień starego roku liturgicznego, od przyszłej niedzieli będziemy już mieć w Kościele nowy okres adwentu, który będzie dla nas czasem przygotowania do radosnego przeżycia pamiątki przyjścia na świat Zbawiciela, czyli narodzin pana Jezusa. Dzisiejsza niedziela jest nazywana uroczystością Chrystusa Króla. W Ewangelii usłyszeliśmy przedziwny fragment Jezus stoi przed Piłatem, a ten zadaje mu pytanie, czy ty rzeczywiście jesteś królem. Jezus odpowiadając, dopowiada Ale królestwo moje nie jest stąd. Moi drodzy wszyscy pewnie pamiętamy bajki z lat dziecięcych, kiedy czytaliśmy o królestwach, o królach, o królu, który mieszka w pięknym pałacu, który cieszy się szacunkiem swoich poddanych. Król może toczyć wojnę albo zapowiedzieć pokój, może też zdobywać kolejne ziemie. Król jada ze złotych talerzy, nosi złotą koronę na swojej głowie, zasiada na tronie. Ale nie takim królem jest Jezus. Jezus swoje królestwo zdobywa poprzez pokorę, cichość i co więcej, on, król, Oddał swoje życie za poddanych, umierając na krzyżu. To krzyż jest znakiem Królestwa Jezusa. On sam święty chce, byśmy i my w Jego Królestwie stawali się świętymi, a kiedyś mogli cieszyć się tym królestwem obiecanym w domu Ojca w niebie. Być może, jeśli połączyliście się z nami przed chwileczką, zadziwił Was, Obrazek, który przygotowałem na dzisiejszą wieczorną modlitwę różańcową. Jezus nie zasiada na tronie, nie ma na głowie złotej korony, nie siedzi w powłóczystych szatach, nie biją mu pokłonów. Jezus w koronie cierniowej chciałby nam powiedzieć tak, ja jestem królem, ale tę koronę otrzymałem od Ciebie. Czasem nasza słabość, zniechęcenie, lenistwo, taka pogarda sprawiają, że Jezus Król cierpi. Prośmy zatem dzisiaj w modlitwie różańcowej, wszyscy gorąco Was o to proszę, pomódlmy się o łaskę i dar świętości dla każdego z nas. Módlmy się za siebie nawzajem, zobaczcie, jest nas już ponad 600 osób. Każdy z nas potrzebuje Bożej łaski, a chcemy o tę łaskę, łaskę świętości, wytrwania w dobrym aż do końca naszego życia, prosić za wstawienictwem naszej Matki. Do niej szeptamy, to bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona, bądź pozdrowiona, módl się za nami teraz i w godzinę śmierci. Prośmy za naszymi bliskimi, za naszymi rodzinami, za tymi, którzy prosili nas o y, modlitwę w ich intencji, ale przede wszystkim prośmy za nas tutaj obecnych, za naszą wspólnotę różańca bez granic. Towarzyszyć nam będzie wizerunek Pana Jezusa. W koronie z cierni, ale wiemy, że On już przebywa w chwale. Dzisiaj niedziela więc będziemy rozważać tajemnice chwalebne. Rozpocznijmy wspólnie znakiem Krzyża Świętego i zachęcam gorąco do skupienia podczas naszej wieczornej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa. Syna jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Maryi panny, umęczon pod ponskim piłatem, Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Stąpił do piekieł, Trzeciego dnia z martwych Wstąpił na niebiosa, Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół Powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości prośmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Pierwsza tajemnica chwalebna z martwych wstanie Pana Jezusa. Jezus zmartwychwstały Panie, wierzymy, że zwyciężyłeś śmierć, szatana, grzech i piekło, po to, by pokazać nam, jak piękne jest Twoje Królestwo. Prosimy umacniaj nas, Ty zmartwychwstały Panie, w drodze do osiągnięcia Twego Królestwa w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w, go w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Druga tajemnica chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezu, czterdzieści dni po swoim zwycięstwie nad grzechem i śmiercią, Ty powracasz do Ojca, ale zapowiadasz, że tam czeka na nas miejsce. Prosimy Cię, daj nam ciągle, żyjąc na ziemi, stąpając po niej, myślami i pragnieniami, już żyć w niebie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, Zachowaj nas od ognia piekielnego, Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Trzecia tajemnica chwalebna, Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów i Matkę Najświętszą. Panie Jezu, Ty obiecałeś, że poślesz Ducha Świętego i wypełniasz swoją obietnicę. Umacniasz apostołów i swoją Matkę darami Ducha Świętego. Błagamy umocnij i nas dzisiaj duchem świętym byśmy wytrwale i ufnie szli przez życie walcząc o świętość Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owod żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrobaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego módl się za nami. Czwarta tajemnica chwalebna. W niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Panie Jezu, to, że Twoja Mama zasiada razem z Tobą w Królestwie, które i nam obiecujesz, to dla nas wielka radość, bo ufamy, że Stawia się tam za nami, prosi Ciebie w naszych intencjach. Ona, tak piękna i nieskalana, niech wyprasza i nam wierność, ufność i ostatecznie świętość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami Błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Przed nami ostatnia, piąta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Maryi na królową nieba i ziemi. O Jezu, jak to dobrze, że z Tobą, królem, w Królestwie Niebieskim zasiada również królowa, Twoja i nasza mama. Ukoronowana, to znaczy, obdarowana niezwykłą godnością i podkreśleniem jej wierności Bożym planom na, zie na ziemi. Prosimy, wypraszajcie nam u Ojca w niebie, Jezu, Ty, Jego Boże Synu i Matko nasza dla nas świętość byśmy i my również nasze życie mogli zwieńczyć by zostało ono ukoronowane nadzieją przyszłego życia w królestwie niebieskim gdzie ufamy że wszyscy będziemy mogli się kiedyś spotkać ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Matko nasza, najlepsza, przez której ręce i przez której wstawiennictwo dziś zanosiliśmy naszą modlitwę do Ojca w niebie. Dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla, prosimy Cię, Maryjo, wyżyj na wszystkie nasze intencje, te, które nosimy w sercu, te, które zostały niewypowiedziane, a które są nam bardzo, bardzo bliskie. Polecamy przez Twoje ręce, Ojca Świętego Franciszka, papieża Benedykta XVI, ich intencje, zwłaszcza intencje całego Kościoła. Polecamy nas, którzy co wieczór gromadzimy się na wspólnej różańcowej modlitwie. Błagamy o świętość dla naszych rodzin i dla naszych bliskich, byśmy w dobrem wytrwali aż do końca naszych dni tutaj na tym świecie. Prosimy za osoby chorujące, cierpiące, te, które w tym w tego wieczoru lub tej nocy odejdą z tego świata do wieczności, tych, którzy stoją na progu śmierci. Polecamy Tobie tych wszystkich, którzy nas prosili o modlitwę polecamy tobie tych, którzy będą przeżywać rekolekcje adwentowe, zwłaszcza kapłanów, którzy będą je głosić, zwłaszcza księdza Łukasza. Prosimy o świętość dla nas wszystkich, byśmy w łasce Bożej wytrwali i z nią współpracowali. Odmówmy wspólnie: pod twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racznie gardzić potrzebach naszych. Ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. I powierzmy jeszcze całą wspólnotę kościoła pod opiekę świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, dziękuję Wam za wspólną, kolejny raz wieczorną modlitwę różańcową, zwłaszcza tym, którzy dołączyli do nas przed chwilą albo w drugiej, trzeciej czy czwartej dziesiątce Różańca Świętego. Jeśli dziwi Was, dlaczego dziś patrywaliśmy się w wizerunek Pana Jezusa nie w złotej koronie, a w cierniowej, Proszę na zakończenie transmisji przewincie sobie do jej początku, tam kilka słów wytłumaczyłem. Możemy się zastanawiać, czy uroczystość Chrystusa Króla przeżywamy tylko raz w ciągu roku. Z odpowiedzią przychodzi nam ksiądz Jan Twardowski, pewien poeta, który powiedział, że każde nawrócenie serca, każde zwycięstwo nad własną słabością, to dyskretne święto Chrystusa Króla. W naszych sercach. Chciejmy więc często do Jezusa powracać, zwyciężać to, co jest naszą słabością, by Chrystus Król rzeczywiście w naszych sercach panował. Moi drodzy, za chwileczkę wam wszystkim udzielę błogosławieństwa ale jeszcze mała ciekawa wiadomość, mój dar dla was wszystkich. Otóż przyszłą niedzielę, będzie to pierwsza niedziela Adwentu, ja będę sprawował mszę świętą za was wszystkich, którzy gromadzicie się na wieczornej różańcowej modlitwie, tutaj na profilu Różaniec Bez Granic. Będę prosił wtedy 1-2 grudnia, w przyszłą niedzielę, o Boże błogosławieństwo dla was, umocnienie w postanowieniach adwentowych i by Bóg rozlewał wszelkie potrzebne łaski w waszym sercu, w waszych rodzinach i wśród waszych bliskich. To w przyszłą niedzielę, a dzisiaj udzielam Wam Bożego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. I mimo, że dzisiaj gromadzimy się na modlitwie różańcowej w różnych miejscach Polski, bo są osoby z północy, z południa, są z całej Europy i całego świata, to pamiętajcie, że naszym prawdziwym domem i gdzie mocno ufam, że kiedyś się wspólnie spotkamy, to właśnie tam obiecane nam królestwo przez Jezusa. Pamiętajmy więc w modlitwie również o sobie nawzajem, byśmy kiedyś się w domu ojca mogli wszyscy spotkać. A na dzisiaj już mówię Wam wszystkim dobranoc, wyśpijcie się, nabierzcie sił, byście mogli jutro wstać i podjąć obowiązki, które są przed Wami. Szczęść Boże i do zobaczenia z Panem Bogiem.